Faktach o Poranku filmy opowiadające o kryzysie bezdomności, w których aktorami są osoby, które z takim problemem się właśnie zmierzyły. I z nami w studiu goście pan Dariusz Dobrowolski, kierownik schroniska Świętego Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Waldemar Rybczak, podopieczny schroniska. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie chciałam powiedzieć, że jesteście panowie moimi pierwszymi gośćmi od ponad roku tutaj w studiu, więc bardzo się cieszę. I oczywiście chciałabym pogratulować panu Waldemarowi 18 lat życia w trzeźwości. 18 lat i 7 dni. I to dokładnie pan liczy, o tym też nie, mówi. W tej chwili nie liczę dni, tylko już lata. Po prostu weszło mi w rutynę. Kiedyś na początku liczyłem dni, ale widzę, że nie ma sensu liczyć, tylko czekać na następną rocznicę. A że ten pan, który jest ze mną, a mój kierownik, pomógł mi w tym wyjść, to jestem za to wdzięczny, bo to już jest 18 lat, to jest bardzo dużo czasu jak dla mnie w tej chwili. No ale przez to, że nie piję, odbudowałem więzi rodzinne, jak to się mówi. Mam kontakt z dziećmi, z wnukami, z wnuczką. Z rodziców pochowałem po trzeźwemu. Po prostu w życiu kiedyś miałem chleb, jak to się mówi. A zaczęło mi się bułek i ten sześciorazowy. Takie życie. Ale z drugiej strony nieraz tak patrzę na ludzi, których jeszcze żyją, bo już kupa ludzi zmarło z mojego towarzystwa. To bardzo ciężko to widzę, ale sobie przypominam siebie, jak ja wyglądałem. Mówię, po co mi wracać w tej chwili do tego, co było. Bo ja byłem już w takiej szambie, że głowa się boli. I o tym właśnie opowiada najnowszy film Cinema Albert. Panie Dariuszu, jaki jest cel tych filmów? No celem tych naszych filmów to jest właśnie zmiana. Zmiany, jakie chociażby zaszły w Waldku, ale nie tylko w Waldku. No, Wiesław jest starszy od ciebie o 4 lata, bo tak. Teraz miał też 22. rocznicę. Też takim naszym największym marzeniem jest to, żeby właśnie bohaterowie jednak spróbowali przynajmniej pogodzić się ze swoimi rodzinami. I to rzeczywiście się udaje. Tu chociażby no, w przypadku Waldka, w przypadku Wieśka również się bardzo udało. Także no, to jest jakby najważniejsze, no, ponieważ ta rodzina jednak jest takim największym motorem do wszelkiego działania i przez to właśnie można tak długo utrzymywać to życie, tą trzeźwość, prawda? I, czyli jest to sposób na aktywizację, pokazanie historii tych osób, zmierzenie się z przeszłością, ale także udział w filmie jest sposobem na rozpoczęcie tego nowego życia. Tak, bo przecież oni, bohaterowie w tych filmach, no, pokazują swoje życie. Tam w większości, no są to powiedzmy filmy czy fabularne, czy inscenizowane też, czy dokumenty fabularyzowane, ale oni tam no, próbują może troszkę grać, ale to nie o to chodzi. Właśnie tam muszą być właśnie w pełni naturalni. Tu nawet jak scenariusz powstaje, to chłopaki poprawiają praktycznie w 90% dialogi, także mimo że tam powiedzmy mniej więcej wiem, jakim językiem oni operują i jak w ogóle oni mówią, to i tak te dialogi zmieniane są no, przynajmniej w tych właśnie 80%. Panie Waldemarze, pan tam bardzo odważnie mówi o tym, że bycie bezdomnym to jest wyłącznie pana wina. Tak. Jak przebiegało to zmierzenie się z przeszłością? Bo z tego, co pan tam powiedział na filmie, gra w filmach i udział w tym projekcie także panu w tym pomogły. Po prostu ja byłem na początku, ja byłem po terapii już, którą notabene powinienem skończyć ponad 35 lat temu, żebym uratował życie rodzinne, ale mniejsza z tym. Jak byłem po terapii, żeby nie myśleć po prostu o głupotach, bo to człowiek już na początku myśli, że może, a może. Żeby nie pić i nie myśleć o tym, zgodziłem się zagrać w tym filmie. A tym bardziej, że już powstawał film, jak jeszcze piłem. Już byli na stawni tak zwanej
żeby od Michała i tam zagrałem, myślę, mamy taki jest, że ja tam występuję, ale jak piłem. Jak miałem już taką nieodpłatną chęć się napić, to prosiłem kierownika, żeby puścił mi tę scenę, w której jeszcze ja wyglądałem, jak wyglądałem po prostu, jak stałem mocno. A te filmy po prostu są dlatego, że ja nie myślę o głupotach w tym czasie. Po prostu jest jakiś cel, tak czy nie myśli z boku niczym innym, tylko aby dobrze wyszło, aby dobrze. Ja już w tym filmie gram. W tym ostatnim, w którym Darek kręci, przepraszam, mówię Darek, tak jakoś mi się wymknęło. Po prostu może mi też to spotkało tego chłopaka, że go zamorowali po prostu na żywo umarł. Ja mu współczuję, bo ja go nie znałem osobiście, bo on był młodszy ode mnie. Ale ja się wczułem w tą rolę, bo wiedziałem, jaki to jest. Mogłoby mnie też tak samo spotkać, czy innych, inną osobę zamorowali, poszli i po prostu człowiek się męczył. I są to historie prawdziwe. Panie Dariuszu, gdzie możemy zobaczyć filmy, w których występuje między innymi pan Waldemar? To znaczy wszystkie nasze filmy są dostępne na dwóch naszych kanałach, na YouTube. Pierwszy kanał to jest Cinema Albert Production, czyli tak jak się nazywamy. No i drugi kanał też się tak nazywamy, Brat Albert Wrocław. To są dwa kanały, na których są nasze filmy. Tutaj taki jeden z lepszych chyba filmów, w których Waldemar wystąpił, no to jest film z Kopalni, który ma też najwięcej wyświetleń w tej chwili. I warto spojrzeć na ten kanał. Na końcu jeszcze chciałam zapytać, jak przebiegają szczepienia wśród osób bezdomnych we Wrocławiu? To znaczy, no, u nas już praktycznie są wszyscy zaszczepieni. No ci, co nie chcieli, to są niezaszczepieni, to są 4 osoby, w tym 2 osoby, które przeszły chorobę, znaczy no, zainfekowały się, ale no, powiedzmy, nie zachorowały. O. Czyli wielka mobilizacja i wielka odpowiedzialność także wśród osób w kryzysie bezdomności. Filmy oczywiście polecamy. Bardzo dziękuję panom za tę wizytę w naszym studiu dzisiaj i czekamy na kolejne działa Cinema to znaczy, Albert Production. Może się uda, jeszcze tak na koniec powiem, może się uda w końcu skończyć ten film właśnie, który zdjęcia się rozpoczęły w 2014 roku. Mam nadzieję, że w grudniu tego roku w końcu będzie premiera. To jest film zamknięty. Na pewno się uda i trzymamy kciuki, wtedy was też odwiedzimy z kamerą. Dziękujemy a Państwu bardzo. Życzymy wszyscy chyba miłego dnia, bo nadszedł koniec naszego programu. Taką miłą atmosferą i szerokimi uśmiechami na ten słoneczny dzień. Kolejne fakty z regionu o godzinie 18:30. Do zobaczenia.